Wizja fabryki przyszłości. No, oczywiście nawiązuje do tych cyfrowych definicji fabryk, ale według nas ta fabryka przyszłości musi też bazować na tym, co mamy teraz, na tym procesie dojścia do tej ostatecznej wizji. Zatem mogę powiedzieć, że ta fabryka przyszłości reaguje elastycznie na potrzeby rynku. To fabryka wykorzystująca wartość płynącą z tego wielopoziomowego usieciowienia maszyn, urządzeń, w połączeniu oczywiście z biznesem, z tym z partnerami biznesowymi. I nie jest to koniecznie całkowicie wirtualna fabryka. Tutaj dyrektor Jaworski na samym początku mówił o tym cyfrowym bliźniaku de facto, czyli przeniesieniu tego realnego świata do tej przestrzeni wirtualnej. Według nas ta fabryka przyszłości koncentruje się przede wszystkim na wykorzystaniu inteligentnych technologii do optymalizacji swoich procesów, gdzie automatyzacja wspierana jest tymi rozwiązaniami inteligentnymi, które dążą do autonomizacji tych procesów. I ten trend to już w tym roku został określony przez Gartnera jako tak zwana hiperautomatyzacja, czyli niejako to przejście jeszcze bardziej z 3.0 do 4.0. Nasza wizja fabryki przyszłości opiera się na trzech filarach, na zmianach transformacji w obszarze procesów, organizacji i technologii. I nawiązujemy również do wizji, która obecnie w Europie definiowana jest jako wizja przemysłu 4.0 2030, czyli do 2030 roku, oparta na przede wszystkim zrównoważonym rozwoju, czyli tym zielonym ładzie, na autonomicznych systemach i interoperacyjnych systemach. Pamiętamy, mówiąc o fabryce przyszłości, o tych trzech filarach wizji. Na pewno potrzeby rynku, które teraz się pojawiają, na przykład drożejąca energia, czy też jakieś zmiany prawne, otoczenia biznesowego, wskazują, że firmy poważnie traktują te ekologiczne podejście do wytwarzania i tutaj szukają tej wartości. To jest również w tej naszej wizji fabryki przyszłości ujęte, gdzie popularna jest gospodarka obiegu zamkniętego, ale również takie humanocentryczne podejście do wprowadzania zmian technologicznych. To wykwalifikowane kadry, które podkreślam tutaj od samego początku. Musimy też sobie uzmysłowić, że ten przemysł 4.0 niekoniecznie wymaga tak samo dużych inwestycji, jak wymagała ta trzecia rewolucja finansowa, gdzie mieliśmy do czynienia z dużą zmianą, jeśli chodzi o wymianę infrastruktury. W tym momencie możemy mówić o przykładach korzystania z tego usieciowienia, na przykład powołując się na retrofitting, czyli mówiąc wprost, oczujnikowanie istniejącej infrastruktury maszyn i urządzeń i czerpanie z tego korzyści, z optymalizacji procesów, dodając ten software i przekładając to na korzyści biznesowe. Takie podejście, patrzenie na fabrykę, biznes, jak było też podkreślane wcześniej, przez pryzmat sieci i szerokie, od technologii, przez ludzi, aspekty prawne, biznesowe, jest właśnie tą kwintesencją przemysłu 4.0, którą staramy się promować i wskazywać tam, że te szerokie korzyści płynące z tej transformacji cyfrowej w fabrykach.